Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z serii Polybridge, Polybridge, budowanie mostu. Chamska reklama! Stop! Gra Ben i Ed za niecałe 33 zł. Link w opisie. Chamska reklama! Uf, i jest zimno. Siedzę w bluzie. Jest okropnie zimno! Czemu jest tak zimno? Sezon grzewczy się jeszcze nie zaczął, a już tak jest zimno w Kielcach, że normalnie szok, nie? Ja pierdzielę. Nie dociera to do mnie jeszcze. Okej, okay, mamy drugi level w 80 Funland i to jest Edgehugger. Nie wiem o co chodzi, ale już widzimy, że A przejeżdża, podnosi się, C przepływa, D coś się rusza i E przejeżdża. Czyli A musi przejechać, później to wszystko się musi zamknąć. Znaczy otworzyć, później zamknąć i później E przejeżdża. Więc wydaje się całkiem łatwe w sumie. Mamy 6 dróg tylko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli więcej sobie tutaj nie podziałamy w zasadzie. I ja już widzę, że ten most jest asymetryczny. I to jest bardzo zła informacja. Bardzo zła. Patrzcie. To są dwie. I środek gdzieś tutaj może być. Teoretycznie. No ale to nie jest chyba jeszcze proste. No na pewno nie jest. Niedobrze. Niedobrze. Okej. A więc nie mogę sobie zrobić opcji kopiuj wklej. Bo będzie krzywo. Chociaż no mogę skopiować i później dostosować ten ostatni odcinek jakoś. No ale nie wiem czy się uda. Okej, statki są zaraz przy krawędzi, więc ten most musi być podniesiony no praktycznie do pionu. A więc trójkąty postawimy sobie z góry, żeby nie zajmowało nam miejsca. I to powinno się udać. Powinno się udać. Może się uda. Patrzcie, kopiuję. Hop, i ostatni nie pasuje. Niedobrze. Nie podoba mi się to wcale. Wcale mi się to nie podobuje. Nawet troszeczkę. Nic a nic. Poza tym most wydaje się być prosty, chociaż kasy nie mamy za wiele. A to wszystko musi się podnieść. I to tak mocno podnieść. Nie wiem, czy nie dotąd nawet się podnieść. Kurde, ciężko to będzie zrobić. Bardzo ciężko to będzie zrobić. Tak się zastanawiam, gdzie bym mógł zrobić jakieś połączenie. To mogłoby podciągać do góry, ale pewnie wszystko się połamie. Więc to musiałoby podciągać do góry i musiałoby się gdzieś tutaj kończyć. Więc no to jest zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo. Dużo, 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 za dużo. Ciężko będzie, kurde. A gdyby tak podnieść do góry całość, wtedy o... Ale musiałbym podnieść dużo więcej. Chociaż mam hydraulik nieskończoność, więc to będzie lepszy pomysł. Dobra. Zostajemy przy moście stałym. Zobaczymy, czy on się w ogóle trzyma. Jak się trzyma, to będziemy go podnosili do góry. Nie będziemy go składać w połówki. Myślę, że podniesienie do góry będzie prostsze. Okej, trzyma się, więc pełny luz. Budujemy dwie wysokie wieże, o ile na to starczy hajsu. Mam nadzieję, że tak. Okej, musimy go podnieść co najmniej do tego poziomu. Co najmniej. Złapiemy go za dół. I teraz tak, jeżeli to jest połowa, to musi być drugie tyle zrobione. To sobie przeciągniemy gdzieś tutaj. To jest nasza połówka. To sobie kopiujemy, więc to jest wysokość pożądana i to jest strasznie wysoko. Nie wiem, czy to się uda zrealizować, wiecie? Będzie bardzo trudno. To już wiemy, że będzie bardzo trudno. Okropnie mega trudno. Ok. To sobie podciągniemy troszkę do góry. To sobie damy tu. W zasadzie to nawet tu byłoby dobrze. Jakby tu się udało, to by było super cacy. Ale nie wiem, czy się uda. Coś takiego musi być. Mniej więcej taki kształt musi mieć ten mój... Nie wiem, co to jest. Dźwig? Dźwigar? Ta kolumna? Okej, i to się tak musi trzymać. Problem w tym, że to jest bardzo drogie. Mamy tylko 19 tysięcy na zbudowanie tego mostu. Ja pierdzielę. Ale opcja. Okej, jest jeszcze jedna opcja, ale nie uda się. Mógłbym sobie górę jakoś podczepić. Kurde. Ale zrobili temat. A jakby cały most podnosić? Cały most do góry? Ale to też się nie uda. Najlepsza opcja jest z podnoszeniem na hydraulikę. Dobra, zobaczymy, czy to się w ogóle podniesie. Skopiujemy sobie to wszystko oczywiście. Ja już wiem, że hajsu nie starczy. Ale no wiecie... Możemy spróbować, tak po prostu zobaczyć, czy to działa.
Jeżeli to zadziała, to przynajmniej będę miał pewność, że jest spoko. To się musi rozdzielić i to się musi rozdzielić. I teraz tak, rozdziela się to nie. I rozdziela się to nie. Dobra, spoko. No wydaje się być okej, nie? Może się złamać ten most, jak go będę próbował podnieść. Ale pewności nie mam, czy się złamie. No nie łamie się. No i to jest idealne rozwiązanie. Problem w tym, że to idealne rozwiązanie jest okropnie drogie. Statki przepływają bez problemu. Jak się opuści, to przejedzie. To jest dwa razy drożej niż to, czego potrzebuję. Dwa razy drożej. Dociera do was, jak to będzie trudne do zrealizowania. Okropnie trudne do zrealizowania. Mega okropnie trudne. Try again. Może bym... Oho! A jakbym go w dół opuszczał? Jakbym go w dół opuszczał bardzo, bardzo nisko, to wtedy nie musiałbym mieć aż tak drogo. Tylko, że to jest dodatkowe... On się wyciąga o dodatkowe 50%, czyli to i tak by musiało być dużo dłuższe. To się w ogóle nie opłaca. Lepiej byłoby ściągać, niż dawać do góry. Kurde. No dobra. A gdybym tak zbudował z dołu coś tu takiego i to by ściągało w dół, tylko że to się skurczy o połowę, czyli mniej więcej to musiałoby być 3, gdzieś tutaj się by musiało kończyć. Tutaj. Gdzieś to. To jest połączone w ogóle? Nie mam pojęcia, czy to jest połączone. Wygląda tak, jakby to nie było w ogóle połączone. Nie wiem, czy to jest połączone, ale zobaczymy. Nie jest, to jest poza, to jest już poza strefą, czyli niżej się nie da budować. O kurde. No. Mega ciężko będzie. Dobrze, jeszcze spróbujemy ten motyw z łamiącym się mostem, ale to też, kurde, będzie przerąbane, żeby on się złamał. Może się jakoś uda. No tutaj to nie, ale gdzieś tu. To jest najdalej jak mogę. Pyp. I musiałby się o połowę łamać, co najmniej. Gdzieś stąd. Gdzieś dotąd by musiało być, ale to. Więc to raczej nie jest do zrobienia. Jeszcze dalej by to musiało być. Czyli to musiało być gdzieś tu. Wtedy, jeżeli już, nawet jeszcze dalej by to musiało być, kurczę. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy, żeby nie było, że nie próbowałem. To dajemy tu, do tego dajemy linę. Chociaż wydaje mi się, że to i tak się przewróci. To nie może być lina, to musi być z metalu. To musi być solidne. Coś takiego to musiałoby być. I to się o połowę obniża. Zobaczymy. Okej. Aha. Dlaczego to się połamało? Okej. Dobra. Zobaczymy teraz. Że on się wtedy odłamie i całkiem odpadnie. Prawda? Tam będzie wisiał. Właśnie. Tu jest kąt nawet zły, to musiało być dużo wyższe, a już mamy 19 tysięcy. Jak oni to wymyślili, żeby to zrobić w tak małej kwocie? Jak zrobić to tak tanio? Nie mam pojęcia. Może te by musiało być dużo niżej. Może wtedy by się udało. Ale to i tak będzie ogromnie ciężko. To też, pyk. Dobra. O, schrzaniłem. Szaniłem okropnie. Dobra. Mhm. To jest wszystko spoko. Pytanie, czy to się utrzyma. To na pewno musi być jakoś tam podparte, powiedzmy, w ten sposób. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby się to później nie bujało, tak jak się bujało wcześniej. Aha, i to nie działa, bo jest za ciężkie. A coś takiego? Też już jest za ciężkie. A... coś takiego. Też jest za ciężkie. A ogółem się trzyma? Nie, to się nie trzyma. To musi być do góry. Kurde, nic mi do głowy jeszcze nie przyszło. Jak zrobić to tanio?
Tamten trójkąt był idealny, żeby to się nie złamało. I to jest chyba jedyna opcja słuszna. Niestety. To muszą być te idealne trójkąty. Jakoś się musi całość płynąć. Nie mam pojęcia. Poważnie nie mam pojęcia. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Do góry nie da rady. Chyba, że coś z linami by pokombinował. I wtedy to by mogło być coś takiego. I podnoszenie. Podnoszenie co najmniej dotąd. Dobra. Okej, okay. One są na minus 50, więc właśnie gdzieś dotąd go podniesie i tak statek cały to rozwali. Musiałoby być tak, że jeszcze to by było podłączone. Jeszcze to by ściągało w dół. Chociaż to będzie mega niebezpieczne. Mega niebezpieczne. Nie wierzę, że to się uda. Ale sprawdźmy to. Może się uda akurat. Ale to kupy się nie trzyma. Właśnie. Kupy się nie trzyma, to się wtedy przechyla, to jest niestabilne mega. No dobra, a gdyby to tak przeciągnąć troszeczkę, gdzieś, no. No tu by musiało być, no. Pokaż, co jest grane. To już jest 15 tysięcy, nic z tego, połamało się wszystko. Wszystko się w cholerę połamało. Też się połamało. Ta w ogóle ta lina to już jest beznadzieja jakaś. I no teraz się nie powinno złamać, bo powinno trochę w dół też naciskać. Czyli to musi być kawał metalu. Przy tym ten kawał metalu, no nie wiem, czy on się utrzyma tak spokojnie. A, to się w ogóle nie utrzymało. I widzicie, podnosi do takiego momentu i statek to rozwala. I to musi być do góry. Musi być do góry i musi być bardzo tanio. Jak zrobić bardzo tanio do góry? Kurde. To naprawdę bardzo wysoko. Co najmniej dotąd. Co najmniej dotąd i bardzo tanio. To jest najtańsza opcja. A jeszcze nie ma hydrauliki. Tu robimy to samo. To wszystko łączymy sobie linami na krzyż. I to jest ta tańsza opcja, która i tak jest mega droga. Jak nie mogę? Out of money? A, jeszcze jest górny kap? Poważnie? To jak ja to wtedy niby zrobiłem? Load. Budżet. Czemu jest budżet unlimited, a mam 37 tysięcy? Nie kumam. To jaki był ten budżet w ogóle? O co chodzi? To zrobiłem to w budżecie, czy nie zrobiłem tego w budżecie? Jaki jest budżet? Czemu teraz budżet jest nielimitowany? Ja czegoś nie rozumiem. Czy coś się zmieniło nagle? Moment. Exit. Wchodzę jeszcze raz. Budżet jest 19 tysięcy. Czemu budżet z 19 tysięcy zrobił się nagle na unlimited? Po wczytaniu save'a. Nie rozumiem. Nie kumam dlaczego. I jest niby, że się zmieściłem w budżecie. Bardzo, bardzo głupie to jest. Dobra. Mam nadzieję, że ktoś mi w komentarzach wyjaśni, co tutaj się odpierdziela. Za każdym razem, jak wczytam jakiegoś save'a, to nagle się robi budżet nielimitowany? Nie kumam. Za ile oni to zrobili? Za 11 tysięcy. 11 tysięcy. Ja przechodzę dalej. Jeszcze do tego wrócę na pewno. Ale jeszcze nie wiem, jak zrobić to. Jump and jump again. Okej. Okay. Czyli leci sobie stąd. I on ma tu przelecieć nad balonem, wydaje się. No bo jak inaczej? Nie może przelecieć pod balonem. Chyba, żeby przejechał tutaj jakoś. Okej. Okay. Leci sobie tu. Pyk, pyk, pyk. Dolatuje tutaj i stąd musi skoczyć i przejechać tutaj dołem. Bardzo kumam, jak to ma niby działać.
tutaj by musiał wylądować, więc tutaj musiałby jeszcze skoczyć. No okej. Okay. Tutaj ląduje i leci dalej, tak? Aha, to się tak nie zmieści. Dobra. To byśmy zrobili tu. Metal. To nie. To... Oj, nie udaje się przyciągnąć. Pyk. Nawet nie. Nawet jedno by musiało wystarczyć, chociaż to się pewnie gibnie wszystko. Teraz zobaczymy, ale pewnie się gibnie. To się musi trzymać, to wiadomo, nie będzie tak źle. No tu to wystarczy parę desek, raczej. Też w sumie to może być tak. Dobra, i tutaj jeszcze jedną. Okej, czy to się trzyma? Trzyma się bardzo dobrze, z tym jest problem. Ale to nie będzie wielki problem. Dobra. Spoko. I największy problem jest z tym. By to się trzymało. Też nie będzie jakiś super wielki problem, no ale jednak problem. Dobra. Ziu. Okej. Okay. I to się ma jeszcze trzymać. Jak to się ma, kurde, trzymać? Jakim cudem? O! Powiem wam, że było całkiem nieźle. Ciekawe. Kurde, za wysoko leci. Skoro za wysoko leci, to musimy tu dać niżej. Okej, okay, bez przesady. Co to w ogóle ma być? Hop! No co jest grane? Wcześniej przejeżdżałeś, hopie. Dobra, to musi być dużo wyżej po prostu. No. Hop. Dobra. Nie mam pojęcia jak to się udało. Ten most jest głupi i znowu mam budżet nielimitowany. Jest pierwsza dwudziestka i... O co chodzi? Czemu mam budżet nielimitowany? Co tu się odbywa? Wychodzę, wchodzę z powrotem. To kosztuje 20. Wczytuję sobie. Zrobiłem to za 13,5. Jakimś cudem, nie? I działa. Na farcie, ale działa. Czyli przeszedłem w budżecie. Okej. Okay. Teraz mi wczytało, że jestem na 569 miejscu. Nie mam pojęcia, co tu się odpierdziela. Wracam jeszcze do tego. 19 tysięcy. Nie zrobi się za cholerę tego. Za cholerę. Nie wiem, jak oni to zrobili. I teraz tak. Wczytuję sobie to. I budżet jest nielimitowany. I przeszedłem. Nie kumam. Ktoś mi to będzie musiał wytłumaczyć. Dobra. Trzeci level, żeby nie przeciągać. Przepływa statek. Most się opuszcza, przejeżdża autobus szkolny. I to wszystko w budżecie 17 tysięcy. Czyli znowu jest jakiś super pro elo do dupy budżet, który musi zadziałać. Nie wiadomo jak. Nie wiem jak. Nie mam pojęcia. Bez kitu. I ludzie to robią. W budżecie. Dobra. Tu mamy 2000. Ten trójkąt trochę za bardzo się rozciągnął mi. To tu mi niepotrzebne. No okej. Okay. Mamy mościwo. Sam most, sama konstrukcja już kosztuje 6600. I to jeszcze ma się jakoś być schowane. Czyli najlepiej, żeby wisiało w powietrzu, powiedzmy. Powiedzmy, gdzieś sobie tutaj. I dobrze, żeby sobie później zjechało na dół. A żeby zjechało na dół, musiałbym zrobić wieżę, która będzie dwa razy większa od tej wysokości, bo rozciąga się maksymalnie o 50%. Więc dla mnie wygodniej byłoby, gdyby to jednak było z dolnym wsparciem. Kat. Obracamy mocno o 180 stopni. Hop. Pyk. Dajemy to z dołu. Nie wiem, dlaczego się to nie zbudowało. Nie mam pojęcia. Dajemy to tutaj. A, nie da się tutaj zbudować. Okej.
Ale możemy coś bardzo podobnego zbudować. On te kawałeczki to takie, to sobie tam przejedzie jakoś. Pewnie. No ale mamy most. Teraz wystarczy tylko 50% tej wysokości. Czyli w tym przypadku to będą trzy kratki. Trzy kratki? Nie, jak 50%. Taką samą, nie 50%, tylko 100% tego. Trzy krateczki, dajemy hydraulikę. I to ewentualnie może zadziałać. Ewentualnie. Choć pewnie nie zadziała. I to już jest za 22 tysiące! Jestem w szoku! Co to za levele są w ogóle? Co za chory człowiek to wymyślał? Jak my mamy się z tym poradzić? Dawaj, panie autobus. Nie rozwal mojego mostu. Jak zrobić to taniej? Może tutaj liny zamiast tych. Czy to będzie dużo taniej? Było 22 tysiące. Okej. No jest jakiś tam koszt wycięty, nie? Jest troszeczkę taniej. 300% poproszę. 300% normy. Jest za 19. Czyli teraz tylko może być tańszy samomost. Nie, wróć tam. Co to było? Wróć. Ojejku. Niechcący, sorry. Jakiś jestem przez ten chłodek taki, wiecie. Okej. Mógłbym coś takiego chyba zrobić. Ale musiałbym dużo mocniej to zrobić. Jeszcze bardziej ograniczyć. Nie wiem, czy to teraz przeżyje. Zaraz zobaczymy. W sumie głównie się rozchodzi o ten środek. Żeby on był mega wytrzymały. Czyli można by coś takiego jeszcze zrobić. Czy to jest dużo taniej? Raczej nie. Ale zobaczymy, czy przepłynie. No nie. Nie przejechał. Nie przepłynął tym bardziej. Dobra. Coś takiego? Nieźle. Okej. Mogę jeszcze coś innego wykminić. Mógłbym jeszcze zrobić górny, ale to nie, to się nie uda. To nie ma opcji, żeby się udało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Drewno. To głupio aż wygląda, nie? I wcale nie wydaje się, że miał być tanie. No tutaj się złamie, to już wiemy. To będzie źle. To będzie problem. Ale gdybym tak to rozkminił jednak. Żeby to było tak. Okej. To nie wiem, jak by musiało iść. Coś takiego chyba. I to wygląda po prostu głupio. Moim zdaniem to nie zadziała. To może nie zadziałać niestety. I to musi się łączyć jeszcze. Okej. Styst. No właśnie. I tak się łamie. I tak się łamie. Tu, 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 tu. Okej. Ciekawe, czy to ma prawo zadziałać. Aby to się trzymało na tym. No to i tak ma być most wiszący, ale to się połamie tutaj. Kurde no! Czemu to musi być takie trudne? Musisz być gro taka trudna. A gdybym złapał hydraulikę, nie tutaj, tylko tutaj. Wtedy by się ten ciężar inaczej roznosił, no bo jednak bym był bliżej środka przy zawieszeniu mostu. Zrobić podstawową konstrukcję na dole. Tak. Tak, 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 tak. Okej. Ona i tak już jest dużo mniejsza niż była. Co to się porobiło? Jakim cudem? Bez jaj. Musi być troszeczkę niżej. Kat. Nie. Nie, no nie może tak być. To muszę poluzować troszeczkę. Teraz będzie lepiej. Dobra. Spoko, wjeżdża na górę. Ło, za mocno wjechał. No dobra. Jeszcze nie ma tragedii, powiem wam. Nie ma tragedii na bank. Do 30. Tu też damy do 30. On by i tak podjechał i by wjechał, ale by mi się kołysał most. Tego nie potrzebujemy po prostu. Jest troszeczkę taniej. O, jest prawie idealnie. Prawie idealnie. Problem jest w tym, że on się jednak będzie trochę bardziej gibał przy takim rozstawieniu, no nie? Ale powinien być dużo bardziej wytrzymały.
koniec końców. No dobra, przejeżdżasz sobie. 32% idealnie. Przejeżdża. Dobra, cacy. Cacy spoko. 19700. Trzeba to teraz zrobić taniej. Nie mam pojęcia jak. Okej. 19600. Bez zenzu. Bez zenzu. Najwięcej talina pewnie kosztuje, co? Nie, no nie jest taka droga. Dobra. Ten poszedł na ryzyko. I wymienił liny na drewno. 19400. Nie wiem, czy one się utrzymają, te drewniaki. Tak, trzymają się, ale ja. Nie ma tematu. W ogóle nie ma tematu. Okej? Okay? Okej. Okay. Tu muszą być liny. Muszą być na bank. Kurde, no nie zrobię tego w budżecie? To była tragedia. To by była tragedia. Kompletna tragedia. Czemu to wszystko jest takie drogie? Dlaczego to jest takie drogie? Momencik. Momencik. Cut. Okay. Urodził mi się pewien pomysł. Pewien pomysł. Most jest nierówny. To już wiem. Może się złamać. Ciekawe, czy o to się oprą drewniane kawałki mostu, czy raczej nie. Dobra, on się by musiał gdzieś tutaj ciąć. Spoko. I tutaj. Spoko. Problem będzie w tym, że to będzie się nam gibać, tak jak wcześniej. Dwójka, dwójka, dwójka. To musi być jako dwójka nadal. Okej. Okay. Tu nam jedynka, jedynka. To się będzie gibać. No może te gibanie nie będzie takie złe. Problem jest w tym, że on musi być najpierw otwarty, a później się domknąć. Tyle, że moglibyśmy to chyba zrobić. Tylko czy to się później będzie chciało złączyć? I czy to w ogóle ma sens? Na górę czy na dół? Lepiej na dół. Gadam do siebie, wiem. Nie przejmujcie się. Dobra, wycinamy to w cholerę. Okej, okay, a gdyby zrobić tylko jedną część ruchomą? A, nie zrobię, bo to przecież mi ograniczyli. A nie, nie ograniczyli mi tak bardzo dróg. A, nie, ograniczyli. Po prostu miałem to wycięte i to się nie liczy jako lina. Dobra, stawiamy gdzieś tutaj. To sobie wjeżdża, ale to na to samo wyjdzie w sumie. Kosztowo wyjdzie na to samo praktycznie. To nawet się nie musi łączyć, to też się nie musi łączyć. Wyjdzie na to samo, kurde. Czy ja to będę zamykał i otwierał, czy będę... Chociaż nie. Momencik. Momencik. Mógłbym zrobić tak, że część mostu w ogóle się nie podnosi i podnoszę tylko połowę i wtedy byłoby trochę kosztowo tańsze to. Byłoby, na pewno. Tylko czy mi się uda? Bo mógłbym zrobić tak. To zostaje na miejscu, ok. To musiałbym zrobić jako element ruchomy, to jako nieruchomy. I teraz stąd musiałby być opuszczony kawał drogi, który by sobie wracał z powrotem na górę, ewentualnie opuszczał się w dół, a wygodniej byłoby go opuszczać w dół. Chyba. Mogę się mylić. Ok. Czyli mamy tutaj taki mościk, który się na bank złamie, bo ten dół nie wytrzyma pewnie. Pewnie. Tak mi się wydaje. To mogłoby się opuszczać na dół. Wtedy to nam nie jest potrzebne. To w ogóle się nie będzie trzymać. Nie wiemy dlaczego. Się nawet nie ma co zastanawiać. Musiałoby być coś takiego może. Może. Dobra, trzyma się. To by się musiało opuścić na dół. Ewentualnie nawet całość by się musiała wtedy opuścić na dół. Ale... Kurde, jak zrobić mechanizm, który to będzie opuszczał na dół? Ja pierdziele, co za temat ciężki dzisiaj mam. Nie, no to się nie uda zrobić w ten sposób. To musi być katnięte. Kat, opuszczone tutaj. Ok. Ty wypadasz. I ty się musisz całościowo opuścić na dół. Fajny kąt sobie wybrałem w sumie, ale to nie jest ten kąt, który potrzebujemy.
To musi być dużo niżej. Pyk. Jeszcze niżej. Dobra. Teraz to sobie kopiujemy. Hop. Kopy, kopy. Przeskakuję to tutaj. I to, jak opuszczę jakimś cudem, to wystarczy. To wystarczy. Tylko teraz jakimś cudem trzeba to opuścić i to tak idealnie. O 50% dłuższe. Raczej to się nie uda raczej, bo to pęknie. To walnie wszystko w cholerę. Prawda? Nawet lepiej pękło tutaj. Lepiej byłoby tu zrobić. Żeby stąd się opuszczało, tylko tam to znowu będzie chciało pękać. Okej, można zrobić jeszcze w ten sposób, że to zabierzemy, a to się będzie opuszczało mniej więcej stąd. Tu. O, akurat nie pasuje. Spok. Kontrakt. A, na plus ma być, tak? Na plus. Na plus 50, czyli na maksa. To się trzyma na tym. To też ma być na plus 50. Na ekspandzie. Okej. No dobra. Mniej więcej wiemy, na czym stoimy i to może się udać. To naprawdę może się udać. Tylko to trzeba zrobić idealnie. Ile to potrzebuje? 20%? Weź to sprężaj się szybciej. Dobra. 20 pary. 23? 23 jest idealnie. Okej, problem w tym, że to się łamie. Bo jak przejeżdża sobie nasz samochodzik, to on jest za ciężki niestety. Teraz to by musiało się troszeczkę opuścić, ale nie pod takim kątem. Tylko powiedzmy, że pod takim. Zawsze jest troszkę lepszy kąt. Na plus 50. Okej. Na pewno mniej. Na plus 40. Wydaje mi się, że to będzie za krótkie i one się nie spotkają pod tym kątem. No, dobrze mi się wydaje. One się nie spotkają. Kurde! To jest zło! O nie! O nie! Jesteśmy tak blisko! Ale ten kąt jest nieodpowiedni do tego, żeby to się dobrze złożyło. Musielibyśmy jeszcze to jakoś, kurde, troszeczkę... Ale spoko, damy radę. Troszeczkę to obrócić jeszcze, żeby złapało na długości. Okej. Jak one się połączą, to już będzie cacy. One się powinny tam utrzymać. Tylko kiedy one się nie połączą? Czemu się nie połączą? Czy ty jesteś za krótki, czy te są za krótkie? Nie mam już więcej dróg. A jakby... tu go wepchać? Expand, dodatkowe 10%. Statek przepłynął. 5%. Pyk, statek przepływa. Idealnie. Okej, ale to się łamie. Pieroństwo się łamie. Ale to spoko, zrobimy coś takiego. Okej. Co się dzieje? Czemu mi tak rozwalasz? Zabawę, moście, dobry. Ty co, już się nie... A. Się zrobił na ten... Na styk się zrobił. Dobra, teraz działa. Teraz działa, ty... A, masz 50, to nie wystarczy. Dobra. Prawda. Czyli ty musisz być troszkę dłuższy. Hej. Nie, troszkę bliżej musisz być, tak? Bliżej nie, dłuższy musi być. A, tu jeszcze mogę regulować, no dobra. Damy na 50. Spoko. Ale one i tak się nie spotkają. Kurde, o co chodzi? Dlaczego się nie możecie spotkać? Czemu pod tym kątem to tak wychodzi krzywo? Ja pierdzielę. To jest złe. Ty jesteś na maksa. Tu jest zły kąt w dalszym ciągu. Musiałoby być, kurde, się z chyba... stawać z pionu do poziomu. To by chyba tylko wtedy działało. Zobaczymy jeszcze w ten sposób. Może będzie ok. Ale raczej nie będzie. Tak obstawiam. Dobra.
No nie ma opcji, no. Nie ma opcji. Straszne rzeczy się tutaj dzieją. Naprawdę okropnie straszne rzeczy. Kurde, nie przejdę tego mostu. Normalnie go dzisiaj wezmę i go dzisiaj nie przejdę. 35 minut nagrania. 35 minut nagrania. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Głowie się i głowie. Bardzo fajnie się gra. Strasznie się wciągnąłem. Jeszcze mógł siedzieć i pewnie bym nagrał 60 minut odcinka, ale to będzie za długi odcinek. To jest bardzo dziwny odcinek, bo dużo siedzę i kombinuję, a plansze są mega trudne. Żeby to zrobić w budżecie, nie wiem. Będę musiał dzisiaj siedzieć i rozkminiać, jak oni to robią. Albo zobaczę w internecie. Ale pewnie nie. Pewnie sam popróbuję jeszcze. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.